Hejka kochani, jak widzicie, jestem w Miauczacie, czyli najsłodszym programie internetowym na świecie. Z kociakami będę odpowiadała na pytania. Jak zmieniło się twoje życie po wygranej w Eurowizji Junior? O, losuję pytanie. To może mi pomoże wybrać jakieś inne pytanie? Nie, odpowiem na to. Moje życie po Eurowizji się zmieniło naprawdę o 180 stopni. No totalnie w ogóle... Prawie jak inne życie. To już po programie The Voice Kids stałam się bardziej rozpoznawalna, ale teraz tak naprawdę bardzo. No i też jakby więcej koncertuję. Już mam całe wakacje praktycznie zaplanowane, jeśli chodzi o koncerty, także informacje o koncertach znajdziecie na moim Instagramie. Budzisz się pewnego dnia jako Edyta Górniak. Jak wygląda twój dzień? Ona się budzi wcześniej rano. Tak, to wiem. Budzi się wcześniej rano, czyli na pewno bym wstała nie tak jak zwykle, tylko wcześniej. Bo ja lubię długo spać, no to na pewno bym się obudziła jakoś tak 7. Tak mi się wydaje. No i w sumie to no nie mam pojęcia, jak on by mógł wyglądać. No pewnie bardzo aktywnie, na pewno. To gdzie są twoje pieniądze z komunii? Oj, o nich to już dawno zapomniałam. Na pewno kupiłam sobie po komunii telefon, to pamiętam, ale rozeszły się, no coś tam sobie kupiłam. Nie wiem, nie pamiętam. Czego nie lubisz w byciu sławną? Ja się jakoś tak nie czuję w ogóle jako taka sławna osoba. Sławna. No po prostu jestem bardziej rozpoznawalna. Czasem właśnie nie lubię tej nienawiści, która czasami no, panuje w showbiznesie. Widzę, ile tego jest w internecie po prostu. I to jest najgorsze w showbiznesie i ogólnie, nie tylko w showbiznesie. Najgorsze są te ciągłe przejazdy. Wow! Zaśpiewaj swoją ulubioną piosenkę Edyty Górniak. Kot za mnie zaśpiewa. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo. Chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez, jestem po to, by kochać. Rówieśnicy ze szkoły wspierają czy zazdroszczą? Od zawsze mnie wspierali, nawet jak jeszcze nie byłam w Voice. Wiadomo, tam są osoby, które no, są zazdrosne, które jakby no, nie odbierają tego tak przyjemnie. No, ale większość osób jest takich naprawdę bardzo wspierających, bardzo mnie wspierają. O! Cieszą się z mojego sukcesu. I no, myślę, że więcej jest wspierających, powiedzmy. Nauczyciele w większości tak. W większości są bardzo tacy wyrozumieli, ale no, wiadomo, trafiają się osoby, które. No, które po prostu nie rozumieją tego, że tam musiałam opuścić. Pozdrawiam moją ulubioną panią nauczycielkę. Pani wie jak. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? Oczywiście, że matematyka. Nie, żartuję. Naprawdę tak poważnie to powiedziałam? Dobra, nie, tak teraz na poważnie to myślę, że angielski, polski i lubię w sumie WF, chociaż nie zawsze, bo wolę uprawiać sport typu lekkoatletyka. Nie lubię grać na przykład w nogę. Ogólnie jakoś wolę tak sama pracować, a nie w grupie, jeśli chodzi o sport. Beyoncé czy Rihanna, z którą chciałabyś nagrać piosenkę? To jest naprawdę trudny wybór, bo uwielbiam tak samo, nie no, Beyoncé lubię trochę bardziej, ale Rihanna też jest naprawdę, no, też jest jedną z moich ulubionych wokalistek, także nie wiem, ale chyba z Beyoncé, no bo duet z Beyoncé to jest po prostu, no, jedno też z moich marzeń. Nie wiem, czy ono się spełni w ogóle kiedykolwiek. O co kłócisz się z rodzicami? Mamo.
Najczęściej się kłócę o telefon, ponieważ nieraz, kiedy nie ma czasu na to, żeby siedzieć sobie tak na luzie na telefonie, a po prostu czuję, że muszę coś zrobić, to wtedy rodzice są jak, o, chowaj ten telefon, odłóż ten telefon. No i to czasami jest bardzo denerwujące, ale ja ich też rozumiem, bo muszą też pilnować tego czasu, którego jest bardzo mało w moim wypadku. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Na wielkich scenach. No i planuję podążać tą ścieżką, muzyczną ścieżką. Już do końca życia. Światowa kariera jest jednym z moich największych marzeń teraz. No ale nie wiadomo, jak to wszystko się ułoży i czy dostanę w ogóle taką szansę, bo to też nie zależy tylko ode mnie, ale też od wielu, wielu ludzi. Nadaj imiona naszym kotom. O, to jest Szeba. Dobra. Jaciu. No i nie wiem, ten... Nie mam pomysłu. No, taki hejter, hejter. To jest hejter, bo się kłóci ze wszystkimi kotami. Dlatego to jest hejter. Chodź. I to nie tylko ja go tak dzisiaj nazywam, ale cała ekipa na planie. Dlatego to będzie hejter. A ten jest taki spokojny. O. A ten jest taki spokojny. Nie wiem, jak go nazwać. O, uszatek. Kochani, muszę wam coś jeszcze zdradzić. Dzisiaj na planie mieliśmy gościa, Amelka. Cześć! Która wylicytowała udział na planie Miauczatu na Wośpie. Jak ci się podobał odcinek? Było bardzo fajnie. Tak? I super. No to super. I to jest najsłodszy program internetowy. W Polsce i na świecie. Dokładnie. Ja też się z tym zgadzam. Żaden z moich kumpli nie ucierpiał podczas nagrania programu. Ja też mam się świetnie. Kociaki podobne do nas czekają także w schroniskach.